STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Stanisław Oślizło, były zawodnik Górnika Zabrze w latach 60-73. Mój idealny górnik. Na pewno nie jest to łatwa decyzja, bo gdybym miał wybrać idealnego piłkarza, górnika z tych, którymi grałem, czy pracowałem w Górniku, lub ich obserwowałem z trybun, no to nie jest to łatwa, niełatwa sprawa. Tutaj widzę na pierwszym miejscu wybór najlepszego technika. No w tych czasach zaimponował mi na pewno Jan Banaś, który przyszedł do nas z Polonii Bytą i reprezentował naprawdę wspaniałą technikę. Druga pozycja to instynkt strzelecki. No tutaj bez problemów mogę wymienić także byłego piłkarza Górnika Zabrze, Ernesta Pola, który właśnie w różnych sytuacjach meczowych potrafił skutecznie, celnie uderzyć na bramkę przeciwnika. Kolejna najlepsza prawa noga w Górniku to na pewno Włodek Lubański, który większość zdobytych przez siebie bramek zdobywał prawą nogą. Kolejna pozycja, najlepsza lewa noga. No w zasadzie nie mieliśmy wielu tutaj piłkarzy lewonożnych, ale do tych najlepszych i najszybszych należała noga Romana Lentnera. Kolejny punkt to gra głową. Po przyjściu z Sząbierek Bytom do Górnika Zabrze Jurka Wilima okazało się, że to najwspanialsza głowa, najwspanialsze uderzenia głową w wykonaniu właśnie Jurka Wilima. Gra 1-1. No tu zdecydowanie muszę wymienić kolejnego, już po raz drugiego kandydata, Włodka Lubańskiego, który jak nikt inny potrafił wygrywać pojedynki 1-1. Najszybszym zawodnikiem w tym okresie, kiedy ja grałem w Górniku Zabrze, to bezsprzecznie Roman Lentner. To błyskawica, która nieuchwytna dla rywala. Kariera przerwana przez poważną kontuzję, złamana noga. Już ten piłkarz nie doszedł do tych umiejętności, które posiadał. Największa inteligencja w grze. No to bardzo blisko mnie taki zawodnik, który nazywał się Zygfryd Sołtysik. To wrodzona inteligencja, wrodzone umiejętności, które potrafił właśnie w meczach Górnika Zabrze oraz w reprezentacji wykorzystać. Najbardziej wytrzymały, no wszyscy wiemy o tym, kto był wtedy najbardziej wytrzymałym zawodnikiem Górnika Zabrze, to na pewno Alfred Olek, facet, który podobno jakieś podwójne, potrójne, poczwórne płuca pozwalały mu od pierwszej minuty do ostatniej minuty reprezentować bardzo wysoką dyspozycję, bardzo wysoką formę przez kolejne mecze. Najlepsze ostatnie podania. No tutaj inteligencja Erwina Wilczka w tym zakresie dla mnie była priorytetową, dlatego najlepszym ostatnim podaniem to
Erwin Wilczyk. Najlepsze stałe fragmenty gry. No, próbowało wielu zawodników w Górniku egzekwować stałe fragmenty gry, ale najlepiej w tym temacie reprezentował się Włodek Lubański, dlatego on najczęściej wykonywał stałe fragmenty gry. I robił to zresztą z nas najlepiej. Najchłodniejsza głowa to bezsprzecznie Szołtysi, który radził sobie doskonale w pojedynkach jeden na jeden, w opanowaniu piłki, w przeglądzie sytuacyjnym. I ta rola na pewno należy się Zize Szołtysikowi. Najlepszy na treningach, no, Stanisław Oślizo. Wiadomo, kapitan zespołu, no, musiał demonstrować wszystko, co najlepsze, żeby zostać kapitanem, bo jednak kapitan ma ogromny wpływ na postawy pozostałych zawodników i chyba ta rola najlepiej mi odpowiadała. Kolejny punkt, pozycja to najlepsze podania, dalekie podania. No tutaj mój kolega z defensywy, kolega stoper Jurek Gorgoń posiadał nieprawdopodobne dalekie i celne podania, które wykorzystywali zawodnicy formacji ofensywnej. Największy twardziel wojownik pokazał się w GKS-u Katowice. To Jan Wraży, facet, który nie ustąpił, nie odstawił nogi, nie odstawił głowy w pojedynkach. No i tutaj na pewno ta rola, ta pozycja mu się zdecydowanie należy. Najlepsze uderzenia z dystansu. Podobny element uderzeń ze stałych fragmentów gry to bezsprzecznie Włodek Lubański. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem Górnika Zabrze jednak uważam Ernesta Pola, który potrafił w każdej sytuacji wyjść z opresji, a przy okazji z trudnych pozycji zdobywać tak wielką ilość bramek dla Górnika Zabrze. Pozycja zawodnika niedocenionego. Długo się nad tym zastanawiałem i trafiłem właśnie na Alojza Deje, który na pewno miał lepsze papiery do grania, jak dysponował dyspozycję na stadionie, w meczach ligowych czy w meczach pucharowych. Alojz Deja uważam był najbardziej z nas niedoceniany. Najlepszy w grze obronnej, to zresztą nie moja opinia, ale opinia innych, to Stanisław Oślizło. Wracając do pozycji numer jeden, bo z takim numerem występował zawsze bramkarz Górnika Zabrze, to bezsprzecznie Hubert Koska. Reasumując to wszystko, najlepszym zawodnikiem Górnika Zabrze w okresie, kiedy ja grałem, kiedy już nie grałem, a jeszcze mogłem obserwować Górnika Zabrze, to bezsprzecznie Włodek Lubański. Ta pozycja na pewno mu się absolutnie należy. Dziękuję bardzo. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.